Ema, pewnie chcieliście wiedzieć, dlaczego nie nagrywałem na tyle na YouTube. Zresztą siemaleczko ludziska. Pewnie chcieliście wiedzieć, dlaczego nie nagrywałem tyle na YouTube. Więc po pierwsze, to było tak. Nie to, że nie miałem weny. Nie chciało mi się nic wrzucać na YouTube, a nie to, że o was zapomniałem. Ponieważ ja tworzyłem filmiki z weną, z pasją, żeby coś wrzucić na kanał. Ale zawsze się to kończyło tak, że jak to już montowałem, że jak to skończyłem montaż, to zapominałem o tym filmiku, że ja go już w ogóle stworzyłem. No i zazwyczaj to wychodziło tak, że ja ciągle tak robiłem, ciągle nowy, tak montowałem i nie wrzucałem. Po trzecie. Proszę, nie hejtujcie mnie, ale zapomniałem hasła do swojego konta. Dlatego trudno mi było. Ale potem na szczęście mój tata mi pomógł odzyskać hasło na YouTubie. No i właśnie dlatego wyrzucam ten filmik, bo ostatnio jest popularny, że wyjaśniamy swoje problemy. Na przykład właśnie nagrywając, no ja to głównie Minecrafta nagrywając, albo BeamNG, ale prędzej Minecraft. To jest jak coś ludzie na Robloxie, to co teraz jest. No i właśnie o to w tym chodzi, że jak zapomniałem hasła, no to jak miałem wrzucać filmiki. No i teraz specjalnie dla was wrzucam ten filmik, w którym mówię co się dzieje, co się działo. No i właśnie działo się coś takiego. No właśnie coś takiego, że zapomniałem hasła i że miałem trochę problemy. No i o to w tym chodzi wszystkim. I dlatego chciałbym was się zapytać, czy chcecie live'a, czy chcecie filmik? No piszcie w komentarzach live albo filmik, nie wiem. Chyba, że ja napiszę komentarz i wy wtedy do niego dopiszecie coś. No to nie wiem, to jest chyba najprędzej możliwe. Tak mi się też chyba najbardziej podoba. No i na ten odcinek to by już było na tyle. Piszcie, czy chcecie live'a, czy tego. Czy może odcinek zwykły z MC, czy to może z BeamNG. No i na ten odcinek to by było tyle, na ten odcinek, który wyjaśnia, czego aż tak długo nic nie robiłem, więc ja was żegnam, pa pa i miejcie się dobrze.